Górnicy z kopalni Janina w ubiegły piątek zaczęli strajk. W poniedziałek w siedzibie spółki Tauron Wydobycie odbyło się spotkanie zarządu firmy z przedstawicielami trzech zakładów górniczych – Janina, Brzeszcze i Sobieski. W tym samym czasie przed budynkiem strajkowali górnicy. Czego dokładnie się domagają? Jakie są płacowe, przede wszystkim płacowe, jak i techniczne, dotyczące inwestycji, dotyczące poprawy sytuacji technicznej, uposażenia pracowników, podstawowe narzędzia, spraw organizacyjnych. Spotkanie zaczęło się w poniedziałek o godzinie 12. Uczestnicy odpalali petardy, skandowali hasła. Po dwóch godzinach przedstawiciel górników z Brzeszcz przekazał pikietującym, że zarząd przyjął postulaty, ale na dalszą dyskusję i decyzję trzeba będzie poczekać do piątku. Postulaty, które zostały złożone, zostały przez związki zawodowe podpisane, złożone zarządowi. Zarząd jasno i wyraźnie powiedział, nie mam po dzisiejszych rozmowach podstaw, żeby nie wierzyć, że w piątek się spotykamy o godzinie 10. Górnicy nie przyjęli takiego wyniku sprawy i powrócono do rozmów. Po kolejnej godzinie nie udało się ustalić nic nowego. Stanęło więc na tym, że zarząd spotka się ze związkowcami ponownie w piątek, tym razem na kopalni w Libiążu. Ten czas jest niezbędny do wykonania wyliczeń i szacunków. Obecnie takie analizy będzie prowadził zarząd Tauron Wydobycie. I takie oceny zostaną przedstawione w piątek. Jak w rozmowach poza kamerą mówili nam górnicy, oczekują przynajmniej 1000 zł podwyżki. Czy Tauron Wydobycie stać na spełnienie takiego żądania? Jeśli spółka zdecyduje się taką kwotę przeznaczyć, to w skali spółki to jest kwota około 6,5 miliona złotych. Dla firmy, jeśli będzie zgoda od właściciela, czyli Tauron Energii, nie jest to jakaś kwota przerażająca. Tym niemniej musi być na to zgoda, a ja nie mogę się w tym momencie wypowiedzieć, czy ona będzie. Decyzję zarządu poznamy jednak nie wcześniej niż w najbliższy piątek.